Wszystko wskazuje na to, że lecą już do nas bociany. Wiosna nadchodzi wielkimi krokami. Przy okazji mamy dla Was kilka ciekawostek dotyczących tych ptaków. Generalnie w Europie mamy dwie populacje. Na zachód od Renu jest jedna populacja, na wschód, czyli ta nasza, jest druga populacja. Ta zachodnia, powiedzmy hiszpańska, to jest mieszczuch. Lubią właśnie tereny miejskie, gdzieś tam jakieś kominy, dachy w miastach. Natomiast wschodnia, nasza populacja, to jest wieśniak. Lubią tereny wiejskie. I również różnie się zachowują te populacje w migracjach. Tamta populacja na zimę idzie na południe, mniej więcej przez Gibraltar. Nasza populacja idzie tutaj na południe nad Izraelem, Egiptem i do Afryki. Bociany nie przemieszczają się nad morzami. Dlaczego? Bo bociany wykorzystują prądy wznoszące, one szybują. A prądy wznoszące są nad terenami, nad lądem, nad morzem ich nie ma. Dlatego też bociany w nocy nie latają. Albo inaczej, rzadko. Bocian lecący do Polski to oznaka wiosny. Wszystko wskazuje na to, że wyruszyły już one w naszym kierunku. Dolny Śląsk niegdyś był pełen pałaców. Wiele z nich zostało zrównanych z ziemią i to stało się tematem spotkania z pisarzem Hannibalem Smoke. Napisał on książkę, w której możemy poznać historię zniszczonych obiektów. Narzucały pewne trendy, jeśli chodzi o architekturę. Narzucały też pewne trendy, jeśli chodzi o modę. Budowały tożsamość regionu bardziej niż coś innego, zważywszy na to, że na Dolnym Śląsku pałace występują w takiej obfitości jak nigdzie w Polsce. A swego czasu Dolny Śląsk wyróżniał się pod tym względem także w Niemczech, w Austrii, w Czechach, bo historię mamy długą. Grzegorz Kazdepkę, pisarz książek dla dzieci i młodzieży, odwiedził bibliotekę pod Atlantami. Spotkanie miało związek z premierą spektaklu w Teatrze Lalki i Aktora, opartego na jednej z jego opowieści. Pisarz spotkał się z najmłodszymi czytelnikami na Piaskowej Górze. Jak sam mówił, chodził między blokami, które kojarzą mu się z powieścią Joanny Bator o tym samym tytule. Zanim przyszedłem do biblioteki, wędrowałem sobie pomiędzy blokami i z ciekawością przyglądałem się wszystkiemu, typując, kto przyjdzie na spotkanie. I muszę powiedzieć, że dwie osoby prawidłowo wytypowałem, co oznacza, że jednak mam wciąż nosa. Pisarz w zabawny sposób, używając wielu anegdotek, nawiązał dialog z publicznością. Opowiadał dzieciom o związkach frazeologicznych, pytał się, kim chcą zostać w przyszłości i mówił o swoich książkach. W tym roku to jest wyjątkowa sytuacja, bo to jest jedyne moje spotkanie z czytelnikami w tym roku. Ja po wielu latach jeżdżenia, spotkania z dziećmi poczułem, że muszę troszeczkę zebrać myśli. No a poza tym odkryłem oczywistość, że albo się jeździ, albo się pisze. Postanowiłem jeszcze napisać parę tekstów, dlatego rzadziej teraz wyruszam z Warszawy na spotkania z czytelnikami.